Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie. Dzisiejsze zajęcia w pozycji siedzącej. Chciałabym, żebyśmy powtórzyli sobie Qigong, pięć elementów odpowiedzialnych za pięć organów w naszym ciele. To jest ziemia, odpowiedzialna za śledzione, ale generalnie za całe nasze ciało. Kolejny element to jest metal, odpowiedzialny za nasze płuca. Dalej mamy wodę, odpowiedzialną za nerki, całkiem sprytnie. Dalej mamy drzewo, odpowiedzialne za naszą wątrobę. I ostatnie to jest ogień. I ogień oczywiście odpowiada za nasze serce. Spotykamy się dzisiaj w pozycji siedzącej nie tylko dlatego, żeby zademonstrować to i tak jakby nauczyć osoby, które mają problem z tym, żeby wykonać te ćwiczenia w pozycji wysokiej, ale dla nas wszystkich w sytuacji, kiedy chcemy coś zrobić dla siebie, chcemy się odstresować, chcemy głęboko poddychać i mamy ochotę zrobić kilka tych elementów, ale nie jesteśmy w stanie wstać, bo jesteśmy w metrze, bo jesteśmy w tramwaju, autobusie, samochodzie, gdziekolwiek, gdzie tak naprawdę nie możecie w pełnej pozycji wysokiej tego wykonać. Robimy to na siedząco i ja Wam zaraz pokażę, jak łatwe to jest, przyjemne, odstresowujące i zaczynamy, ok? Więc na początek pokażę Wam te pięć elementów. Jeśli pamiętacie je, to proszę wykonujcie je ze mną i będę równocześnie mówiła, co robimy, dobrze? Więc usiądźcie wygodnie, starajcie się nie opierać, nawet jeżeli siedzenie jest super wygodne, to staramy się angażować brzuch, w jednej linii ustawić naszą sylwetkę. Stopy są z przodu, tak żebyście widzieli swoje palce stóp. Czyli kąt zgięcia, tak jak zawsze, 90 stopni. Siedzimy wygodnie, bierzemy głęboki wdech, podnosimy ręce do góry, tylko do wysokości barków i delikatnie opuszczamy. Dobrze? To będzie nasza rozgrzewka i zróbmy to kilka razy. Głęboki wdech. Jeśli macie szansę postawienia lustra koło siebie, tak żeby widzieć, żeby te faktycznie Wasze barki nie unosiły się tutaj, żeby nie spinać tego odcinka szyjnego jeszcze bardziej, to śmiało zachęcam Was do tego. Ok, jeszcze raz. Głęboki wdech i z wydechem w dół. Ok, i zaczynamy nasz pierwszy element, czyli ziemię. Bierzemy wdech, podnosimy ręce do góry, tak jak wcześniej, i z wydechem kierujemy nasze dłonie pod pępek. Tutaj to jest tak zwany dantian, a cała ta sekwencja, którą robimy, ma tak naprawdę na celu aktywizację chi, czyli naszej energii życiowej, tak? Która biegnie w całym naszym ciele. Zobaczcie, trzymam ręce w ten sposób pod pępkiem, łokcie są na zewnątrz, luźno, biorę trzy głębokie wdechy, trzy wydechy. I wydech, to był raz. Dwa i jeszcze raz. I trzy. Od ziemi przechodzę do metalu, podnoszę ręce do góry, na wysokość klatki piersiowej. Odległość między dłońmi, no tak mniej więcej na szerokość barków. Dobrze? Otwieram, biorąc głęboki wdech i wydech. Jeśli to możliwe i pamiętacie, to chciałabym, żebyście wzięli ten wdech tak aż spod Waszych żeber. Dobrze? Żeby to nie zatrzymywało się tylko na wysokości klatki piersiowej. I trzeci raz. Z tego miejsca idziemy z powrotem do ziemi. Pomiędzy każdym elementem zawsze będziemy lądować na ziemi. I wydech. Powoli, każdy swoim tempem, nie spinamy się. I wydech. I jeszcze raz. I wydech. Z tego miejsca przechodzimy do wody, czyli do naszych nerek. Musimy obniżyć te ręce troszeczkę bardziej. Zobaczcie, łokcie są cały czas na zewnątrz. Dłonie nie dotykają ud. Dobrze? Chyba, że macie taką potrzebę, to wtedy połóżcie po prostu w ten sposób.
I będąc tutaj, bierzemy głęboki wdech, podnosimy te ręce delikatnie do góry i z wydechem niżej. Wdech. I wydech. I jeszcze raz. I wydech. Od naszych nareczek, od wody przechodzimy z powrotem do ziemi. Czyli tylko wystarczy obrócić te dłonie. Ok, kciuki pójdą delikatnie do góry. I trzy głębokie wdechy. I wydechy. Dwa. I trzy. Przyszedł czas na drzewo, czyli nasza wątroba. Działanie detoksyfikujące i do tego odstresowujące, czyli robimy nasze drzewo. Przecież wiemy, że przytulanie się do drzewa działa jak najbardziej antystresogennie, tak? I wydech. Piękne, ładne drzewo. Tego typu kształt to chyba tylko jeśli się specjalistycznie to drzewko przytnie. Ale może nie wchodzę w szczegóły. To jest trzy. Ok, głęboki wdech do góry. I wydech. Ok, wracamy do naszej ziemi. Głębokie wdechy i wydechy. Ja tylko chciałam powtórzyć, że zrobiliśmy już ziemię, zrobiliśmy metal, zrobiliśmy wodę, to było drzewo i przyszedł czas na ogień, czyli nasze serce. Powoli, nie za bardzo, skręcamy nasze ciało w lewą stronę, lewa ręka idzie wyżej, prawa w dole. Bierzemy wdech, otwieramy. Dłonie się rozchodzą i wracamy z powrotem. Trzy razy tak samo. Dwa. I jeszcze raz. I trzy. Obracamy naszą kulę. Tak uznajemy, że to jest taka nasza kula. Idziemy do drugiej strony i dokładnie to samo. Wdech. Ręka, która jest na dole, może delikatnie, nie za dużo, pójść po skosie w przeciwną stronę. Trzy. Wracamy do środka i z tego miejsca z powrotem do ziemi. Kciuki w górze, pod pępek, głębokie wdechy i wydechy. I ostatni raz. Wychodzimy z ćwiczenia, podnosimy ręce do góry, do przodu i opuszczamy. I możecie się rozluźnić. Zanim zrobimy to samo bez mojego komentarza, tylko spróbujcie śledzić mnie, zobaczymy czy Wam się uda. Chciałam tylko przypomnieć, że Qigong to jest taka bardzo fajna odmiana Tai Chi, która ma udowodnione działanie antystresogenne. Takie relaksujące, naprawdę poczujecie, że oddycha Wam się zdecydowanie łatwiej i że gdzieś tam taka, nawet jeżeli była jakaś obawa, jakiś taki lekki niepokój, to gdzieś tam znika, bo sam fakt skupiania się na tych ćwiczeniach, takich one nie są trudne i to, czy wykonacie dokładnie machnięcie ręką w tą stronę 30 stopni w górę, czy nie ma to większego znaczenia. Tak długo, jeżeli to Wam przynosi jakąś formę relaksacji, że Wasz system nerwowy mówi ok, teraz jest czas na to, żebym sobie troszkę odpoczął, to znaczy, że działa po prostu tak bardzo indywidualnie. Spróbujmy zrobić dokładnie to samo, tylko tym razem ja się już nie będę odzywać. Ok, przypominam, za każdym razem wracamy do ziemi, czyli wracamy pod pępek,
robimy 3 głębokie wdechy, przy każdym ćwiczeniu robimy 3 wdechy i 3 wydechy. Starając się nie unosić barków do góry, rozluźniając odcinek szyjny, siedząc w jednej linii, tak, trzymając sylwetkę w jednej linii, stopy przed sobą, tak żebyście widzieli swoje duże palce. Oczywiście buty sportowe albo na boso, jak Wam jest wygodnie, nie ma to większego znaczenia, bo siedzicie, prawda? Także zauważcie, ruchy nie są za obszerne, można je wykonywać tak naprawdę wszędzie, prawda? No to co? Zaczynamy. Woda Ziemia Drzewo Ziemia Ogień Ziemia i wyszliśmy z ćwiczenia. Kochani, jak poszło? Dajcie mi znać, proszę napiszcie. To jest z jednej strony bardzo takie proste. Nie chcę tutaj umniejszać tego, że Wasza praca jest mała w tym momencie wykonana, bo to jest nieprawda. Bardziej chodzi o to, że małym kosztem efekt jest naprawdę zachwycający. Także próbujcie qigong w pozycji wysokiej, w pozycji stojącej, jak Wam jest wygodniej. Ja Wam pokazałam, że mamy taką opcję. Możecie sobie te elementy podzielić na sekcje. Możecie robić tylko jeden. Mój ulubiony to jest właśnie wątroba, czyli drzewo.
tak? Dlatego właśnie na to działanie takie odstresowujące, ale każdy z nich ma swoją dużą wartość. Także ćwiczcie, ćwiczcie, ćwiczcie. Widzicie, nie ma już wymówek, że nie ma miejsca, bo nawet na siedząco można to robić. Pozdrawiam Was serdecznie, pa i do zobaczenia następnym razem.